been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show. Dzisiaj jest dla mnie mega ekscytujący dzień, dlatego że patrzę na coś, co w końcu pojawi się na mojej stronie lavergo.pl. Zamierzam wydać kolejny mój nowy produkt i rodzinka Lavergo się powiększy. I jestem, słuchajcie, tak podekscytowana, bo to wygląda tak dobrze i po prostu szaleję ze szczęścia i dowiecie się o tym wkrótce. Na razie jeszcze niczego nie mogę powiedzieć, bo przede mną jeszcze sporo organizacji, nad wieloma rzeczami jeszcze się muszę zastanowić, muszę zrobić wideo, różne ujęcia i tak dalej, więc przede mną kupa jeszcze roboty, więc na pewno dowiecie się za jakiś czas, ale myślę, że na pewno będzie jakieś małe sneak peek na moim Instagramie i na Instastory. Na pewno wam coś tam będę przemycać i pokazywać. Ale tak, nie mogę się już doczekać, że to się w końcu dzieje. To tyle trwało, po prostu... Ale cieszę się, że w końcu ten mój produkt ujrzy światło dzienne. Jestem z niego naprawdę dumna, wygląda fantastycznie i cieszę się bardzo. Cieszę się, bo stresik był, były różne obawy, ale jest dobrze, także niedługo będę mogła wam więcej powiedzieć. Dobra, i tak, słuchajcie, dzisiaj mam w planach zrobić porządek w kuchni, bo dalej jest tutaj taki mały syfek. Wczoraj też montowałam film, więc na nic nie miałam za bardzo czasu. I dzisiaj mam w planach zrobić fajny pasztet z cukinii, taki warzywny. Trochę taki przedwielkanocny, natomiast podejrzewam, że na Wielkanoc dostaniemy od mamy, czyli no, od mojej teściowej, jak co roku zresztą, pasztet z królika. A tymczasem idę włączyć mój odkurzacz sprzątający na górę i on zrobi to za mnie. I to też jest fantastyczna wiadomość. Dobra, słuchajcie, zabieram się teraz za pasztet i już wam mówię tylko tak na szybko, czego potrzebujemy, aczkolwiek przepis do tego pasztetu będziecie miały na dole w opisie. Przede wszystkim cukinia, ja tutaj mam takie dwie, właściwie takiej średniej wielkości i stwierdziłam, że takie dwie mi wystarczą, niestety obrałam tę, ale coś tam z nią zrobimy. Do tego pieczarki, tutaj mam dwie małe marchewki. Ser żółty, starty, również światowit i atarłam na dużych oczkach. Będziemy potrzebować też pietruszki, cebulę, ja tutaj mam akurat słodką cebulę, 3 jajka, będziemy potrzebowali osobno żółtka i białka, 2 ząbki czosnku, 2 szklanki bułki tartej, 1/4 szklanki oleju i chyba to wszystko, tak myślę. I pieczarki, nie wiem czy o tym wspomniałam. Tu mamy marchewkę, tu mamy ser,
tu mamy pieczarki, ja tak dałam w plasterkach, ale można posiekać bardziej. Podsmażona cebulka. I tutaj dużo pietruszki. Tak, dodam ten pieczarkę. Mam dużą keksówkę. I się zmieści tu keksu. Co ty mi tu wrzuciłeś? No bez jaj. Cebula była. No wiecie co? Z podłogi takie rzeczy? Mokre nie jest, więc ani jeszcze miałam cukinię dodać. Chodź, odsączymy tę cukinię. Adaś pomiesza. Okej. Dobra, mamy wieczór. Wszyscy już poszli spać. Ja tylko chowam ostatnie rzeczy do lodówki. Tak wyszedł pasztet. Powiem wam, że wyszedł bardzo dobry. Trochę sobie spróbowałam, ale zostawiam go na rano. Dobrze, jak taki pasztet trochę ostygnie i sobie poleży, bo wtedy lepiej się kroi. Ale wyszedł naprawdę bardzo smaczny i taki aromatyczny i będzie jutro akurat na śniadanie na jakąś ciepłą grzankę. Także wrzucam to do lodówki. Ostatnio łapie mnie alergia i byłam dzisiaj w aptece. Pani mi tutaj dała jakiś lek i poradziła mi, żeby brać właśnie go po południu albo wieczorami. Zobaczymy, czy mi pomoże, bo ostatnio mam właśnie jakieś łzawienie oczu i swędzenie, więc zobaczymy, czy mi to pomoże. Nie wiem, czy to jest dobre, pierwszy raz bym to brała. Mam tutaj herbatkę miętową, już się umyłam i myślę, że zanurzę się w jakąś książkę. Jak to się otwiera? I tutaj, słuchajcie, szklarnię chowamy do domu. Stoi ona obok właśnie tych dużych okien, otwieramy je i tylko wynosimy rano na zewnątrz, wieczorem do domu, więc nie pokonujemy jakiejś dużej przestrzeni i jest naprawdę super wygodnie. Super sprawa, że ja w ogóle nie muszę latać z tymi pojedynczymi doniczkami. Tutaj część doniczek stoi w ogóle na ziemi i powiem wam, że Adaś ich w ogóle nie rusza, także nie jest nimi zainteresowany, więc spokojnie sobie tutaj leżą. A tutaj ta szklarnia, mini szklarnia, to jest naprawdę super sprawa, mega pomocna. Hej, pomyślałam, że dzisiaj zrobimy makijaż razem tutaj wspólnie, tym bardziej, że też pojawiają się takie pytania i prośby o to, żeby pokazać, jak wykonuję swój ostatnio wiosenny, codzienny makijaż. No i chcę wam pokazać, co nowego nakładam na usta, dlatego że niektóre rzeczy się pozmieniały, również bronzer na policzkach, więc zaczynajmy, bo troszkę może to potrwać. I pierwsze co, to nakładam dzisiaj samoopalacz, tonik samoopalający z Resibo. Przed chwilą też nałożyłam samoopalacz na całe ciało. W ogóle jestem też po treningu, więc moja skóra na buzi może być trochę zaczerwieniona. Dopiero co skończyłam trening i się wykąpałam i nałożyłam samoopalacz, więc powoli się po prostu szykuję. Odrobina na twarz, resztę wcieram w ręce. I teraz jeszcze balsam samoopalający z Hello Beauty. I to właściwie też już będzie cała moja pielęgnacja. Więcej produktów na twarz nie nakładam, bo też nie lubię takiej grubej warstwy pielęgnacji na skórze, bo później podkład się źle rozprowadza.
Nie zapominam o okolicy za uszami, też tutaj broda, tutaj też na szyję nałożyłam ten samoopalacz do ciała, ale staram się tutaj tym balsamem też zejść na szyję, żeby to rozblendować i połączyć ze sobą. I to koniec. I to się już właściwie na ten moment bardzo ładnie wchłania. Resztę wcieram w ręce, powiem Wam, że ich nie myję i staram się właśnie tym sposobem też rozblendować ten poprzedni rozświetlacz też tutaj porządnie na kostkach, żeby nie porobiły się plamy. Dobra, podkład. Dzisiaj będzie podkład Zoeva, to jest odcień 060 and Brave. Zobaczę, czy nie będzie dla mnie za ciemny. Jeśli będzie za ciemny, to dodam odrobinę podkładu z Vibo i on jest tutaj jaśniutki. Alabaster, aczkolwiek napisy już mi się tutaj zmazują, ale to jest alabaster. Tarczy? Chyba tak, chyba mi wystarczy. I podkład ten, słuchajcie, nakładam gąbką na sucho. W ogóle od jakiegoś czasu przestawiłam się na gąbkę na sucho. Mam wrażenie, że podkłady wyglądają dużo lepiej, a już na pewno mają większe krycie. I właściwie tę metodę stosuję już jakoś od 2 lat, gdzie wcześniej nie wyobrażałam sobie nie zmoczyć gąbki, więc to się u mnie zmieniło od jakiegoś czasu i widzę, że wykończenie podkładu jest zupełnie inne. Więc jeśli macie ten podkład i w jakiś sposób Wam nie odpowiada i nie pasuje jego wykończenie, to spróbujcie nałożyć go gąbką na sucho. W ogóle jak ten podkład wyszedł na rynek, to został wypuszczony wraz z dedykowanym pędzlem do aplikacji, a pędzlem aplikujemy podkład zawsze na sucho. Tak, tak wygląda właśnie podkład Zoeva, jest bardzo ładny, uwielbiam go. Nie jest suchy, ma też takie delikatnie rozświetlające wykończenie, ładne krycie. I w tym temacie póki co na razie nic się nie zmieniło. Teraz słuchajcie, korektor. Korektor z Catrice. Teraz nakładam korektor z Catrice Liquid Camouflage i to jest odcień 0,10. Leciutka formuła, ładny pigment i przyznam szczerze, że ten korektor jest bardzo dobry, a ten z Too Faced już mi się po prostu skończył i muszę zaopatrzyć się w nowe opakowanie. Podobnie skończył mi się już puder pod oczy i też pokażę Wam, co jest moim zamiennikiem, a jest to tani produkt. Puder z Vipera, różany dermapuder i można go kupić w Hebe. On ma delikatne, takie rozświetlające wykończenie i fantastycznie wygląda pod oczami. Właściwie ten puder też już mi się kończy, że muszę się zaopatrzyć w nowe produkty, bo właśnie staram się wykańczać to, co mam w szafie. Dalej słuchajcie, mam tutaj puder z Lovely i też będę musiała się zaopatrzyć w kolejne opakowanie. Mam nadzieję, że te pudry w ogóle jeszcze są dostępne. To jest banana powder. On wygląda tak. Mam tutaj resztkę i utrwalam podkład. Jakoś szczególnie mocno tym pudrem go nie utrwalam, bo mam tutaj naprawdę niewiele tego. Ale to mi wystarczy. Nie potrzebuję jakiegoś mocnego matowego efektu na buzi, zresztą ja też tego nie lubię. Na tym etapie słuchajcie, bronzer i tutaj mam produkt z La Mer. I to jest piękna mozaika, The Bronzing Powder, z rozświetlaczem i z przepięknym, chłodnym różem. I ten bronzer jest w pięknym, takim neutralnym odcieniu. W połączeniu z tym różem uzyskujemy taki nieco chłodniejszy odcień. No i też on ma właściwie takie satynowe wykończenie. A ten rozświetlacz to jest w ogóle satynowe wykończenie, nie ma on tutaj w sobie żadnych, absolutnie żadnych drobinek i mam wrażenie, że jego wykończenie jest jeszcze bardziej satynowe aniżeli tego rozświetlacza z Becka, aczkolwiek jest on nieco słabszy, mniej intensywny. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj i tak użyję tego rozświetlacza Becka, dlatego że po prostu bardzo mi się podoba na opalonej skórze i słuchajcie, wiem, że Becka niestety kończy swoją działalność. Właściwie chyba już we wrześniu nie będzie można kupić żadnego produktu, nie wiem, albo do wykończenia zapasów.
No niestety bardzo szkoda, że tak się dzieje. Ponoć jest to właśnie wina pandemii i skutków pandemii. Więc jeśli ktoś nie wie, no bo nie każdy jest na bieżąco z informacjami, no to niestety, ale Beka kończy swoją działalność. Bardzo mnie to smuci, bo właściwie jest to jedna z takich moich ulubionych marek, do której często wracałam i uwielbiam ich produkty, szczególnie jeśli chodzi o bronzer i rozświetlacz. Mam zapas, mam jeszcze cały rozświetlacz w kolorze Sipop. Tutaj akurat mam resztkę i ją wykańczam. No, zamierzam do samego końca, do ostatniej kropli go wycisnąć, do ostatniego pyłku właściwie. No i mam jeszcze pełny produkt z bronzera. Tutaj jest mój jeden bronzer, który też pokazał swoje dno i mam jeszcze jedno pełne opakowanie, także zapas mam. Aczkolwiek no akurat na ten moment, słuchajcie, używam od jakiegoś czasu nowego produktu z La Mer, który naprawdę też bardzo mi się podoba. No i wiecie, ja też nie jestem taka, że będę na siłę kurczowo trzymać się jednej marki, też mam ochotę przetestować coś nowego i no skoro nie będzie można kupić nowych produktów, no to chętnie spróbuję, znajdę coś innego, może równie mi się spodoba. Ja osobiście nie przypadam za matowymi bronzerami, dlatego że mam wrażenie, że one ciężej się rozcierają, a produkty satynowe wyglądają tak wdzięcznie. Mam wrażenie, że też delikatnie odmładzają i wygładzają strukturę twarzy. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jak ktoś niestety ma rozszerzone pory i ma wypryski na twarzy, to to satynowe wykończenie może wybić na pierwszy plan i może to podkreślić. Natomiast jeśli macie bardzo ładną cerę i nie zauważacie u siebie żadnych niedoskonałości, nie macie rozszerzonych porów, a do tej pory używałyście wyłącznie matowych kosmetyków, no to słuchajcie, te produkty odmienią wasz makijaż, będziecie naprawdę zachwycone, bo satynowe wykończenie robi efekt wow na skórze i naprawdę skórę odmładza, bo makijaż jest bardziej taki miękki i rozświetlony. Więc mieszam właściwie wszystkie te produkty, a później jeszcze, słuchajcie, na sam koniec nakładam odrobinę róż na policzek. Ale to wszystko wam tutaj pokażę. Na ten moment właśnie używam mojego pędzla Lavergo, pędzel do konturowania i modelowania twarzy. I tak wygląda ten odcień. Jest bardzo ładny. No i teraz ten róż. Próbuję go tutaj sobie wygrzebać, ten róż, ładnie, żeby się nabrał na pędzel, tak w miarę równomiernie. Tutaj sobie strzepuję, o, strzepuję sobie nadmiar i zaznaczam policzek. I tutaj to samo. I nałożymy tylko ten rozświetlacz. On jest bardzo ładny, natomiast delikatny i ma satynowe wykończenie. Powiem wam, że nie przypadam za rozświetlaczami, które mają w sobie drobinki, bo to jest mimo wszystko widoczne, szczególnie właśnie na żywo w pełnym słońcu. Może na ekranie monitora tak tego nie widać, ale z kolei rozświetlacze, które są satynowe, no to pięknie się prezentują zarówno na żywo, jak i na zdjęciach czy w kamerze. Tak wygląda rozświetlacz. On jest naprawdę subtelny, delikatny, to nie jest nic intensywnego, ale ja wolę coś mocniejszego, więc dodatkowo Beka w kolorze Sipop. Więc to jest też, słuchajcie, taki ostatni moment, żeby zaopatrzyć się w te genialne produkty, bo no nie wiem, co mi zastąpi ten rozświetlacz, szczerze mówiąc. Ja jestem tak do niego przywiązana, że szok. I trochę nos, trochę łuk Kupidyna. I buzia od razu bardziej jest taka rozświetlona. Wow. I właściwie całą bazę mam wykonaną. Jest pięknie rozświetlona, wygładzona. To mi się bardzo podoba. To taki efekt na buzi ja właśnie lubię. Oczy. W dalszym ciągu, słuchajcie, paleta. Właściwie takie pojedyncze cienie z Nabla. I będę mieszać dwa kolory. Czyli Narciso i Karamel. Teraz nieco mniejszy pędzelek i zaznaczam sobie tutaj linię na zewnątrz, tą dolną linię, tylko w zewnętrznym kąciku. Biorę rozświetlacz z Beka i pędzelkiem nakładam tutaj na ruchomą powiekę
od samego wewnętrznego kącika aż na sam środek i łączy z moim brązem. Tuż do rzęs i to jest Eveline Viva Full Lashes w takim różowym odcieniu. Oczy pomalowane i teraz słuchajcie, czas na usta. I używam tutaj dwóch konturówek, ale najczęściej i najchętniej sięgam po konturówkę z Eveline i to jest odcień 24. I odcień 24, a tutaj słuchajcie, jest konturówka z Golden Rose, odcień 505. Tak wygląda Eveline, jaśniutka różowa, a ta intensywniejsza, taka koralowa, to jest właśnie Golden Rose. Ale częściej sięgam jednak po tę z Eveline, więc dzisiaj tę nałożę. A tutaj słuchajcie, mam pomadkę z MAC-a, bo na tę konturówkę nakładam pomadkę z MAC-a i to jest Cream Machine, odcień Cream de Nude. I też już mi się kończy, a bardzo ją lubię. Ponieważ ta konturówka jest dosyć jasna, to później jeszcze na sam brzeg, żeby trochę uwypuklić te usta i dodać im konturu, używam konturówki ze Sephora i to jest odcień 02 Nothing But Nude i ona jest automatyczna, wysuwana i zaznaczam brzegi. Ona tak bardziej definiuje usta. Teraz pomadka z MAC-a. I to jest właściwie wszystko. Tak właśnie wygląda skończony makijaż i po takiej kosmetyki właśnie ostatnio sięgam na co dzień, więc nieco się zmieniło, ale tak nie do końca. Cały czas ten makijaż wygląda bardzo podobnie. Słuchajcie, właśnie a propos tego odkurzacza, ostatecznie postawiliśmy go tutaj, dlatego że Adaś dalej się go boi, ale nic przy nim nie kombinuje, więc nic się tutaj nie zepsuje. A propos tych woreczków, właściwie tutaj nie sprawdzałam, jeszcze tutaj trochę miejsca jest, więc spoko. Te woreczki można spokojnie kupować na AliExpress, więc nie ma problemu, to nie jest tak, że jak się skończą, to później jest kaplica i nie wiadomo co dalej, tylko jak najbardziej te woreczki osobno w zestawie można sobie kupować na AliExpress. To raz. Z odkurzacza jestem bardzo zadowolona, bo fantastycznie naprawdę zbiera kurz i sierść kotów, natomiast z tym mopowaniem to jest tak, słuchajcie, z perspektywy czasu już tak patrząc i korzystając z tego, no to mopowanie to faktycznie trochę to jest takie nawilżanie, trochę doczyści tą podłogę, ale tutaj na przykład zobaczcie, jest taka plama z soku i tego już mi nie doczyści. I ja w tym momencie za chwilę sobie puszczę tego robota, poodkurza on sobie, natomiast sięgnę po mopa i normalnie ręcznie sobie po prostu podłogę umyję, bo to wiecie, to tak nie do końca daje radę. Poza tym, jak mam tą nakładkę mopującą, no to tutaj ten próg dosyć się zwiększa, więc w momencie, kiedy na przykład wjedzie mi w okno tarasowe, mianowicie tutaj, to mi się ten robot blokuje i muszę po niego przychodzić, żeby się odblokować, więc przyznam szczerze, że najczęściej korzystam właśnie tylko z odkurzania, żeby nie latać za nim, żeby go tutaj nie ściągać z tych progów, natomiast jak odkurza i nie ma tej nakładki mopującej, to on mi się tutaj nie blokuje i właściwie fajnie zbiera właśnie tutaj ten kurz z tych progów, więc to jest super. Kolejna rzecz, która mi się podoba, no to on tutaj też swobodnie sobie wjedzie pod stół, gdzie są właśnie krzesła, gdzie ja normalnie jak odkurzałam odkurzaczem czy bezprzewodowym, czy właśnie z kablem, no to nie chciało mi się wyciągać tych krzeseł i tam jeździć tym odkurzaczem, więc przyznam szczerze, że odkurzałam wszędzie naokoło, a tutaj walał się dalej kurz i brud, a ten odkurzacz sobie tutaj wjedzie pomiędzy te nogi. Wiadomo, że też nie gdzieś tam nie do końca dojedzie, nie trafi, no bo też one trochę ograniczają to miejsce, ale większą powierzchnię odkurzą, więc to jest spoko. No i właśnie czasami jak ma tą nakładkę mopującą i tutaj się zablokuje, to woda może się wylać, więc na to też warto zwrócić uwagę. A tak poza tym, to przyznam Wam, że no jestem super zadowolona, bo odwala kawał dobrej roboty za mnie, jest to bardzo wygodne. Aha, no i przez to, że ma tutaj tą funkcję zbierania kurzu, to jest o tyle wygodne, że nie musicie za każdym razem latać i wyciągać ten zbiorniczek i go opróżniać, dlatego że no robot opróżnia się sam. Także włączamy
i zaczynamy odkurzanie. Wyłączyłam jeszcze na chwilę odkurzacz, bo chcę Wam pokazać pasztet, jak mi wyszedł. Zobaczcie. I muszę przyznać, że jest bardzo dobry w smaku, natomiast mężowi nie do końca smakuje, bo jest zbyt mocno czosnkowy, więc tak średnio, ale mi, słuchajcie, bardzo smakuje. Jeśli lubicie takie warzywne wariacje, no to myślę, że będziecie zadowolone. Bardzo dobre. No dla mnie jest super, więc sama będę jadła. Może faktycznie trochę przegięłam z czosnkiem, bo dałam jeden duży ząbek i chyba takie trzy mniejsze. Po prostu wykorzystałam całą resztkę, jaką miałam. Szklarnia, dzisiaj w końcu jest piękne słońce, więc roślinki rosną i muszę im otworzyć właściwie drzwiczki, bo trochę zaparowały i mają tam bardzo wilgotno, więc muszę je przewietrzyć. Ale no nareszcie dzisiaj jest ciepło, właśnie za chwilę jeszcze spojrzę, ile jest dzisiaj stopni. 18 mamy na tarasie, bo na tarasie zawsze jest więcej, od tych płyt też bardzo mocno się nagrzewa, więc rewelacja. No chyba zaraz wyjdę sobie na ogród, zobaczę, jak rośliny rosną. A jutro ma być jeszcze cieplej. I powiem Wam, że pod tą szklarnią to jest patelnia. Było wszystko zasłonięte i teraz jest wszystko mokre i cieknie. Ale jest tutaj naprawdę gorąco i wilgotno. No myślę, że roślinki będą zadowolone. Jest też tak, ta woda nie ucieka. Rzodkiewka jak mi rośnie. Ta petunia jak pięknie rośnie. W ogóle tutaj dmuszek jak poszedł w górę. Groszek. Wow. Ja widzę kwiaty już. Ja w to nie wierzę. Ej, patrzcie na to. Ja nie wierzę. Wow. Ja w to nie wierzę. To już są kwiaty. What's your karma?